Dzisiaj was przychodzę z pewnikiem dla mnie bardzo, bardzo ekscytującym. A to dlatego, że w ostatnich dniach, 23 stycznia, minął miesiąc od koncertu Ellie Goulding w Warszawie na Torwarze, na którym byłam i chciałabym się z wami podzielić moimi wrażeniami, a wy chcieliście tego filmiku. Jak wiemy, Ellie przyjechała do nas tym razem z płytą Delirium, która została wydana niedawno. No ale przejdźmy do koncertu. Koncert był dla mnie wydarzeniem bardzo, bardzo ważnym, ponieważ jestem fanką Ellie od bardzo długiego czasu i nie mogłam się doczekać tego wydarzenia. Pamiętam, że kiedy dowiedziałam się o koncercie, to było takie: nie pojadę, nie pojadę. Ale za sprawą mojego chłopaka, który poświęcił się i nawet nie poszedł na lekcję, żeby zamówić na bilety w przedpremierze. I pamiętam do dzisiaj, że wydał prawie całe swoje pieniądze i byłam jego dłużniczką przez bardzo długi okres czasu, tylko po to, żeby spełnić moje marzenie, które było normalnie cudowne i zaraz się popłaczę. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to się wydarzyło. Dnia 22 września pojechaliśmy do Warszawy, do rodziny mojego chłopaka. No i tam zamieszkaliśmy przez cały weekend. 23 po zjedzeniu obiadu, oczywiście ja cały dzień nie piłam, bo nie chciałam, żeby mi się chciało siku podczas koncertu. Mój chłopak musiał pić i musiał mnie wkurzać i chodzić do tej łazienki, ale na całe szczęście zajęliśmy dobre miejsca. 23 pojechaliśmy około 14 coś już na Torwar, autobusem, który wysiadał typowo na Torwarze. No i właśnie ja już nie mogłam uwierzyć, mieliśmy transparent, który wam pokażę na sam koniec razem z plakatem, bo wiszą na mojej ścianie, więc nie mogę wam go teraz pokazać. I wszystko, no i jechaliśmy podekscytowani, ja już nie mogłam z podekscytowania, choć ani ja, ani on nie wiedzieliśmy, jak wygląda Torwar. No i właśnie siedząc w tym autobusie, widzieliśmy wielu ludzi, którzy też jadą na Torwar. Właśnie wśród nich było dwóch chłopaków, którzy moim zdaniem wyglądali jak bardziej tacy chłopcy z miasta, tacy, którzy słuchają rapu i wszystkiego dookoła, by nawet taką postawę sobą reprezentowali. I siedząc po boku, oni zaczęli słuchać o Ellie Goulding. I ja, Boże, oni jadą na koncert, oni też będą na koncercie. I to było dla mnie takie mega, mega, nie? Tam w autobusie już słuchałam rozmów ludzi i widziałam dużo młodych osób, które mówiły właśnie o koncercie Ellie, na którym zaraz my będziemy. To było dla mnie mega, mega ekscytujące. I oczywiście w dniu koncertu mogłam już w końcu nałożyć moją opaskę. Ja mam na tej stronie, gdzie piszę data koncertu i Ellie Goulding Delirium, ale jest też druga strona, którą mogę wam pokazać. Ja sobie zrobiłam ją na zatrzask, ponieważ wiadomo, że z opaskami koncertowymi ja chciałabym mieć jak najdłużej, a wiadomo, że są momenty, kiedy trzeba je zdjąć, po prostu jakieś okazje, nie pasuje do sukienki i nie wypada w takiej iść. Dlatego, żeby mieć ją dłużej i żeby nie niszczyć, bo jak wiadomo, kolor jest jasny, nie jest to czarna opaska, więc łatwiej ją zniszczyć, żeby móc ją myć i tym podobne, to ją zrobiłam sobie na zatrzask. Tutaj mamy trzy płyty Eli w takim odcieniu ombre, idącym kilka kolorów. No i naprawdę super, super pomysł. Podoba mi się ten pomysł i opaska jest po prostu świetna. Opaska nasza z dnia dzisiejszego i nie mogę uwierzyć, że minął już właśnie miesiąc od tego koncertu. Do dzisiaj pamiętam, jak stałam w tej kolejce i podeszła do mnie taka dziewczyna, która była z samego początku i zaczęła pisać numerki na ręce. I wszyscy wpisali te numerki, że my w tej kolejności wchodzimy. Ale to było jedno wielkie oszustwo. Ponieważ staliśmy w tej kolejce dość sprawiedliwie, bo wchodziliśmy 30 minut wcześniej. Jesteśmy dość sprawiedliwi w tej kolejce. No i stoimy w tej kolejce, a za nami, po prostu przed nami ludzie wchodzili bokiem. To było dość niesprawiedliwe, więc uznałam wtedy z moim chłopakiem, że jak oni mogą się wpychać, to czemu ja nie mogę? Ja też zacznę się wpychać, tak jak oni, bo jest to niesprawiedliwe pod względem mnie, która stoi już tam od godziny 15. No i później nastąpiło takie wpychanie i wszystko po kolei. To normalnie, co tam się działo, to moja głowa tego nie pojmuje. Poznałam dwie dziewczyny, z czego jedna w czasie koncertu nam się zgubiła, ale poznałam Natalię, z którą gadałyśmy trochę o Eli, tylko jednak ona jest z Warszawy i ona jednak nie słuchała tej nowej płyty Eli, tylko słuchała jej starą płytę. A ta jej niestety podeszła, ale dostała bilet na 18, więc uznała, że wykorzysta go. No i była tam z nami, rozmawialiśmy trochę o Eli, ale nie była taka zażyła rozmowa. Później podczas przepychanek poznałam Kamila, który na początku moje pierwsze wrażenie było takie, no ktoś, kto po prostu stoi, bo z kimś pewnie przyszedł. Ale okazało się, że Kamil jest wielkim fanem Eli. Był na jej każdym koncercie w Polsce i naprawdę
rozmawiając z nim, czułam się, że mogę się z kimś podzielić tym, że jestem tak wielką fanką. Mój chłopak stał obok i oczywiście przysłuchiwał się naszym rozmowom, ale on fanką Eli nie był, był tam dla samych takich wrażeń koncertowych, a my z Kamilem po prostu naszej rozmowy się poszaliśmy, mogliśmy rozmawiać o Eli, o naszych ulubionych kawałkach i o wszystkim. Był już później taki moment, że powiedzieli nam, że koncert o 30 minut się opóźnił i wszyscy zostaliśmy znieceni, nie mogliśmy wyciągnąć nawet telefonu. I nie mogliśmy wyciągnąć tego telefonu i po prostu to było takie straszne. Musieliśmy zapisać sobie swoje numery. Zaczęli wpuszczać na koncert. Nas, 60 minut wcześniej, zależało mi na byciu jak najbliżej sceny. I szczerze powiem wam, że osiągnęłam to, bo pomimo, że odnieśliśmy z chłopakiem moje kurtki, to była nawet taka sytuacja, że tam ochroniarze krzyczeli nie biegnijcie, nie biegnijcie, a tam wiecie, no fani biegną, tak? I udało nam się zdobyć miejsce przy bramkach. Było to naprawdę spełnienie moich marzeń. Widziałam wszystko, byłam tak blisko Eli i nie mogłam uwierzyć, że to wszystko się dzieje. Na początku był support, była jakaś Sara Hartman, mi się wydaje, że ktoś tak mówi. No i nie zachwyciła mi głos, podobny do Birdy, jednak z razem z Kamilem zauważyliśmy, że gwiazda nie nauczyła stanika. Wiem, że to jest dość popularne wśród gwiazd, ale było to z takim niesmacznym akcentem, ponieważ było to wszystko widać, cały kształt i nawet rzeczy, których nie powinno było widać. Dlatego nas to akurat obrzydziło, ale koncert był fajny, głos podobny do Birdy, ale jednak wszyscy fani stali jeszcze tak o i czekali na Eli. No i stało się, Eli wyszła i teraz wam wstawię filmik, w jak spektakularnym momencie wyszła. Thank you.
spektakularnie Eli wyszła. I w momencie, kiedy te szarfy zeszły na dół, ja zaczęłam płakać. Ja zaczęłam płakać. Jak ona już zaczęła śpiewać, mi łzy leciały tak ciurkiem. I nie mogłam uwierzyć, że ja tu jestem, że ja mogę ją widzieć teraz i no i patrzę na nią i to na żywo nią. Nie patrzę już na jej teledyski, nie patrzę już na jej Instagrama, tylko widzę ją naprawdę przed sobą w realu. O Boże, popłakałam się. No i właśnie patrzę na ją w realu i widzę ją i to było naprawdę cudowne przeżycie. Kiedy Eli właśnie opuściła to i zaczęła śpiewać Aftertaste, moje po prostu wrażenia wow. Zaczęcie koncertu, bo jakby medelirium oznacza omamy, stany psychiczne takie i koncept tego był zachowany. Te na billboardach obrazy, przechodzenie z nich do różnych naprawdę oddawało mega omamy psychiczne. Ja nie wiedziałam, co mam myśleć. Eli zadziwiła nas wszystkim, co tam było. Nigdy nie sądziłam, że ten koncert będzie taki świetny i powiem wam, że koncert mi minął w sekundę. Mój chłopak większość nagrywał. No i chcę wam też pokazać inne rzeczy, które mam, porobiłam zdjęcia. Będę tutaj wstawiać wyrywki gdzieś filmików. No i koncert był po prostu na tyle wspaniały. To, co się tam działo, to ja nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę. A sukienka Eli, biała, ale ślubna, którą widziałam na Instagramie, w której się kręciła. Wow. Naturalna i można było to zobaczyć na koncercie. Jej makijaż był prawie minimalistyczny, i fryzura, i wystroje, i stroje były tak naturalne. I to, że cały koncert była w martensach, albo na koniec zmieniła je, na koniec była w bosych stopach, ale cały koncert była w martensach. To jest dla mnie naprawdę wielki podziw, gwiazdy, że nawet ma taki dystans do siebie. And I don't ever...